tym filmie wraz z chłopakami z ekipy Rapy zmierzyliśmy się na trybie Lifestyle. Na czym polega Lifestyle, pewnie dobrze już wiecie z odcinków Josha and Johna. Ale dla szybkiego przypomnienia, jeżeli uda mi się zabić Tobiasza, zyskuję serce. Natomiast gdy Tobiaszowi uda się mnie zabić, ja tracę jedno ze swoich serc, a on je zyskuje. W nagrywce oprócz chłopaków z ekipy, czyli Tobiasza, Kubira oraz Napieraka, wzięła udział również Blumdi. Blumdi miała specjalne zadanie, została naszą Game Master i mogła zarządzać przygotowanymi wcześniej eventami. Event Meh. Dodatkowo Blumdi miała specjalną moc pozwalającą na nagradzanie nas dodatkowymi sercami za wygranie eventu. Celem w tym odcinku było zdobycie 20 serc. Jak myślicie, komu udało się tego dokonać jako pierwszemu? Napiszcie w komentarzu. U Tobiasza w tydzień udało wam się wbić 75 tysięcy łapek. Co myślicie na wyzwanie wbicia pod tym filmem 15 tysięcy? Dodatkowo zastanawia mnie jedna rzecz. Czy na pewno subskrybujesz ten kanał? Sprawdź, jeżeli nie, byłoby mi niezmiernie miło, gdybyś zmienił kolor przycisku z czerwonego na szary. A ja, bez zbędnego przedłużania, zapraszam was do oglądania. O, siema Tobiasz. Po kolei przywitaj zawodników. Właśnie. Od lewej tak ładnie zacznę. Witam Blumdi. Ale to moja prawa, to co teraz? Proszę się nie wcinać. Jeszcze raz. Witam Blumdi. Witam Tobiasz Gaming. Siemaneczki śmecz. Witam Kubir. Siemanko. I witam X Napierak. Jezu, wolniejszego się wolniej nie da. Dobra, to będzie pocięte, tak? No i zaczynamy grę. Tak jak wszystko wiecie, wy macie wszystko wytłumaczone we wstępie, my też wszystko wiemy. No i co? Jazda. Nasza... No, jazda. Ekipa dostała 15 minut na zebranie najpotrzebniejszych itemków do późniejszej rozgrywki. Podczas niej będą dostawać ode mnie różne wyzwania, a nagrodą za wygranie każdego z nich będzie dodatkowe serduszko. Dobra, a co chodzi w tym filmie? 15 minut na zebranie itemków. Okej. Okay. Tak. Ale teraz nie możemy się bić. Tak, teraz nie możemy się bić, mamy keep inventory. No i zbieramy itemy, zobaczymy. To jest na spółę, nie? Nikomu więcej nie dajemy. Okradnijmy całą wioskę, wszystko o, będzie dla nas. La la la, będę pierwszy, la la la, la 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 la. Ej. Nie, on ma portale. Ej, a ja mam pytanie. Słucham. Graliście kiedyś w Minecraft? Nie, nigdy w życiu. Na modach nigdy. Kurde. Nie, ty motykę jeszcze masz z tego? A, bo tam siano. Ja dam ci jest. Tego. Dobra, szybko. Jeszcze tam jest siano, nie widziałeś na pierak. Nie, serio? A ja mam motykę złotą z portalu, nie wierzę. A widzę, ty już zbierzesz. No to tylko złota motyka. Kubir nie ma, Kubir nie ma. Ja pierdziałem 29 hajbali, nie wierzę w to. Masz na pierak. Co? Dzięki, kamracie. O. Jednak jest... Jeszcze... Dobra, masz. Czekaj. Nie! Założyłem to! To jest to prawdziwe czy nieprawdziwe? Dobra, będę złotym kamratem do końca gry. I to chwila! A jest keep inventory, to jak ty zginiesz, to z ciebie nie spadnie? No, no w sumie no. Nie wiadomo. Ej, jak jest tak, to właśnie ograłem na pieraka, nie wierzę w to. Przy raz tego ograłem... nie sprawdziłem, ale dobra, ja sobie poradzę. A możemy się bić? Nie, nie możemy się bić. Nie. Możemy tylko na pieraka akurat, bo na pierak zawsze nas bije na wszystkich filmach. A Kubir nas bije na wszystkich wstępach. Jest kurak! Dobra, jest, dobra, jest. Serio? Zdrałeś mi żelazo? Ja idealnie przy tej wieżyczce stałem i podwaliłem to żelazo, nie wierzę. To jest ta wersja, gdzie Kejwy miały być mocarne, ale to jest jakiś syf. Nie, ja mam mocarnego Kejwa. Nie no, to są te takie już ten. Ulepszone. No. Ja pierdzielę, ja pokażę coś widzom, ale z tego wiecie co można craftować. Uuu, co ja znalazłem? To... Nic ciekawego i... Nic ciekawego niestety. Ja nie widzę żelaza w kejmach. Mam nadzieję, że, no bo że się przyjaźnisz. No to przynajmniej będzie... wroga nastawiony, nie? A dlaczego? To mi ukradli żelazo z golema. To widzę, że mamy wspólnego wroga, bo mi nałożyło... No nie, no i znowu to samo, i to napierak mówi, no nie wierzę w to. Dobra, mam pochodnie, już wszystko widzę w tych kejwach. Da się zrobić z koperu zbroję? Nie. Ale diamonds dalej nikt nie miał chyba. Nie, i pewnie nie. Zaraz zdobędziesz i tylko a, pewnie to będziesz teraz specjalnie. No bo jakbym teraz tutaj zszedł w dół i by były faktycznie. Biorę to, to mi się przyda na pewno. Nie ma busza w odcinku, no ale trzeba go uhonorować jakoś, żeby widzę oni pamiętali. Teraz powinien już. Tak nagle wbić, wskoczyć do lawy i wyjść. Ej Kubir, a jaki spawner znalazłeś? Pająków chyba. Chyba mam strategię na wygranie tego. Chyba do bastionu chciałbym oczy szukać, czy diamentowych części w bastionie po prostu, a nie jakieś płotki. Się okaże, że nie ma żadnego seta nawet. Spawner!
Ja pierdzielę, zawał teraz zostanę, żebym się nie wydał za głośno. Posible, okay, nagrywaliśmy. 15 minut minęło, możecie zacząć się bić. No to teraz wszyscy musimy iść do normalnego świata, zapraszam. Znaczy, nie do, nawet nie do normalnego świata, tylko do góry. Uwaga, skrzynki w tym, dobra, słaba, skrzyneczka. I uwaga, druga. Tylko napierak wracaj z tego, Netero. 5 sekund ostatniej. Au. Blaze zabija. Nie. Twoje 5 sekund minęło. Dobra, już skaczę do lawy. A, bezkit. No tak, a nie stracisz serca wtedy? Ej, bezkit, to straciłeś dobra. Serce. Walisz to, walisz to. Mam lepszą strategię. Ej, co? Drugi spawner. Ja chciałem wychodzić, ej, poważnie. I double skrzynka, jaka dziwna. LOL. Dobra, mam to, mam to. Nie wierzę w to, widzowie. Ej, to w końcu nikt nie ma diamentów? Nie. Ej, bo ja czekam już na was na górze ogólnie. Ten, to wszyscy jesteście oddaleni, no to po prostu lecimy już, nie? No, no. Dobra. Bitka. No czemu jestem po środku? Bardzo dobrze, Kubisz do jeszcze. O, napierak! Ej, a napierak chyba po tym dostał? W ogóle robił, wiecie? Chyba tak, no bo jakiś... Ej, czemu się... wszyscy rzeczywiście poszli na napieraka, co jest? Bo chcę zobaczyć, czy ten hełm upadnie. Dobra. Ej, swoją drogą napierak? Ma ten ej, wypił jakąś potkę! I mnie jaką? Goni, on ma siłkę! Chłopaki pomocy! Nie gadaj, że zdążył zrobić siłki, pójść do Eteru, nie wierzę w to. Chłopaki pomocy! Ratujcie mnie! Ratujcie, no jasne. Ej, teraz ta... Ej, co jest? Od kiedy łuk? Ile masz życia? Ej, to jest enchantowany łuk? Ja muszę poczekać te półtorej minuty, że mu siłka pada. Siemaneczko! Nie, się z nim, on jest na siłce. A, tam ej, to czeka na mnie! No nie, ale jestem teraz po środku, ja nie mogę być po środku. Napierak zostaw mnie. Na ile ty masz to, tego strengtha? Tralala! Już mu się kończy, już mu się kończy. Skąd kogo ja dostałem? Kubir tu jest jeszcze? Chciałbym odzyskać swoje serce za ten hełm. Nie, nie, nie. Ale ugrany napierak! Kubir, ile masz serc? Niewiele. Nie. Nie. Nie wierzę w to. Jeszcze ten mnie... Czemu każdy na mnie tutaj gra? Jest! Jest! No yes! Nie wierzę w to, nie wierzę w to. Ja chciałem go dobić już z tego łuku tak samo. Ej, no to jest fan killing, Kubi. No co ty gadasz, ja też się odrodziłem teraz. Tutaj. Nie na mnie? Jak? Skąd miałem wiedzieć, że się to odrodzi? Co jest? No nie, no woda! Ej, nie, no woda! Ale nie, 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 ty się podlałeś wodą i zabrałeś lawę tak jakby, a ja zabrałem ci wodę. Aaaa! No. Ale to już ma sens. Okej, okej. Oddać ci wodę, oddać ci wodę. Nie wiem, nie oddam ci wodę, masz wodę. To no dobra. Mniej, jak coś wykorzystać. Ej, Buskito, no to byś miał mniej serc. Ej, z dwóch stron teraz. Stał już. Dostał raz. Dostał dwa. On ma zero, czekaj, zasłaniam, żeby Kubir jego... Proszę, no i... Jak to? Jest! No nie! Ej, nie! Ja zdążyłem zregenerować swoje HP! Mikos ma 11 teraz? Nie, 13 już mam. Co? Stawiam to wiesz, teraz na mnie idzie, oni mają więcej serc. Ej, to... No i wybisz strefa i ucieczka, no nie wierzę w to. Trzeba cię nastraszyć trochę. To muszą być strefy 2 w ogóle chyba. Każdy się mnie boi nagle, co? Dziwne, co? Zrobił strefę. Wszyscy się mnie boją. No wy macie łuki. O nie, nie umiem parkura. Nie! No yes! Nie, zginąłem! Wow. Minus 2 serca. Czekaj, czekaj, bo to był bez pąki. Jest! Oh, jakim cudem! Event Igrzyska Śmierci. Na początku tego eventu każdy dostał ode mnie bronie, które zostały specjalnie dodane do gry. Długi miecz oraz włócznie. Cała trudność polegała na tym, że miecz był dwuręczny, co uniemożliwiało walkę z tarczą. Podczas tego eventu chłopaki mogli używać tylko broni, które ode mnie otrzymali, a wygrywała osoba, która jako ostatnia zostanie przy życiu. Możecie się bić. Okej, okay. Ale Kubir, mocarnie wyglądasz z tym mieczem. Tylko proszę! O jest, kurde, co nie, jest? Nie wiem, na kogo target. Dostałeś. Ej, mordo! Fajnie. Nie trafiły! Chodź tu, Kubir. Aha, czemu ja cię nie mogę bić? Bo on tarczuje się. Nie. Dobra, teraz napierak odpada już, nie? Nie, Kubir odpada. Kubir, nie, Kubir, teraz sorry, przepraszam. Dobra. Co? No nie, tak nie można. No nie! Jak teraz przegram to, Mikuls będzie mieć tyle serc, że ja nie mogę. Teraz się wolno mi się kapelę generuje. Żeby nie myli. No nie, i ten jeszcze będzie z tyloma sercami? Abusing, abusing! Dobra, dobra, dwa hity, kolejny hit. Ja nie wiem, jak szybko można tym mieczykiem bić w sumie.
No nie no. No ile ty masz HP? Nie. Jest! No nie! Jest! Ile? Dwa serduszka mi zostały. To ja ci zabrałem 11, to miałem przewagę, zabiłbym cię, jakbyś miał normalną ilość serca, miałem 8, no nie wierzę w to. Okej, okay, to oddajcie mi teraz Longsword, a włócznie możecie zostawić dla siebie. Okej, okay, fajnie. Ty zawsze go dopowie, okej, okay, fajnie, okej. Okay, bo Mikołaj jest potwierdzaczem. Okay. No dobra. Okej, okay, tu jest Tobiasz, tu jest Kubir, tu jest chyba... Ale tak urobić Mikolsa włóczniami tylko, to by było fajne. Okej, okay, to skoro wszyscy uciekają przed Mikolsem, to teraz niech Mikols poucieka przed wami i osoba, która go zabije, dostanie dodatkowe serduszko. Event Manhunt. Osoba mająca największą ilość serduszek musi uciekać przed pozostałymi graczami, którzy starają się ją zabić. Aby wygrać, osoba uciekająca musi przeżyć ponad minutę, a jeżeli komuś z ekipy uda się ją dogonić i zabić, to osoba, która zadała śmiertelny cios, wygrywa i zyskuje dodatkowe serduszko. Dobra. A, czarą, dobry Iwy. Au. Ale wy między sobą też możecie się bić! Nie, zabiję cię. No nie! Zabierz z tej strony. Co?! A bo nabierak ma tego! Proszę. Nie! Zostaw mnie! Jest, jest, jest! Dobra, czyli w sumie to był najszybszy event. Napierak wygrał event. Napierak, ile masz serc? Poczekaj. Jest! Udało mu się, skubane. Jeszcze dobiłem, taka cisza była, cisza, to moja cisza była. Ile dobra. Tych szkieletów tu jest, co się dzieje? Kurde, bo to byś jeszcze Kubira skasował. No teraz, ale mordę, miałem 7 serc. Ja mam teraz 5. Teraz mam 10. Okej, okay, kogoś tam widzę. No nie, ale czemu Mikolce? Nie, ja chcę widzieć kogoś innego, ja szukam kogoś innego. Że też chyba odpuszczę, wolałbym poszukać na pieraga, to byłaby na pewno równa walka, chciałbym troszeczkę fair play zagrać i widziałem pewną pelerynkę w wiosce. A możesz mi odpuścić na 10 sekund? Ej, on chce potki robić sobie dalej, nie. Bez... Trzeba nie, mu tego Browing Standa rozwalić szybko. A on miał w ogóle speedy chyba, wiecie? Tak, teraz miał speedy, no. Dobra, ma dojazd ode mnie. Ja już go zamykam. Masz go? Musisz mi pomóc, bo nie, we dwójkę mnie najeżdżają. No ale oni mają 100 serc. A tu jesteś na pierach, dobra. O! Nie, ja swoje włóczniki zostawiłem. Musisz mi pomóc, Kubie. No dobrze, nie chciałem. No nie! Chciałem. Mikos, możesz mnie odpuścić? Nie mogę. No nie, Wojtek no nie. Wojtek sobie chyba poty jakieś zrobił. Ej, konie. Tylko nie mogę stracić serc. Jest! O nie. 15 serduszko. Co? Musi ktoś dojechać Mikolsa. To proszę nie strzelać już. Ja muszę się nadować na kimś. Znaczy akurat chciałem na napieraku, ale przez to, że zacząłeś we mnie strzelać, to jednak obrałem ciebie za target. No nie. Ja pierdzielę, idę na ciebie Mikols. Jezu Mikols! Dawaj Mikols, dawaj Mikols! Jestem na tobie! O jest! Baba, nie! O kurde, co przeskoczył? No co?! No ile i czemu we dwójkę? Co jest grane? No bo ty miałeś low'a po dwóch fajtach przecież. Jak to możliwe? Nie! Ej, co się stało z moim tym? Ale parkour. Proszę, ej Kubir, wygraj z nim jakimś cudem, błagam! Nie, no bez szans. Nie no, poważnie? Będziesz mnie targetował zamiast Mikolsa? No nie no, muszę się na kimś nafidować, żeby zaraz odbijać Mikolsa, ale akurat szedłem w stronę Mikolsa i chciałem w niego strzelać z łuka, zobaczyłem jak ty kurde mnie nie zauważyłeś i się kryjesz tam gdzieś w swojej dziupli. Ja nie wiem, czy napierak zauważył jedną rzecz. Ty Mikols masz 16 serc? Tak, brakuje mi 4 w sumie. Kubirek jest tutaj łatwym, powiem, kąskiem. Co by nie mówił? Ej, dobra, nie bądź strzela, i ten już za mną idzie. Kubir, strzelaj w niego. Nie mam strzału już. Nie masz strzału. Musisz wyrzucić. A ja nawet nie dam rady chyba na Mikolsa, jak masz taką przewagę. No run. Nie, dobra, ja was. Kurde, nie wiem. Teoretycznie mógłbym was bić, żeby spróbować potem z Mikolsem, ale wy wtedy nie macie szans. A jak mi się potem nie uda na Mikolsa, to tylko go nafiduję, nie wiem. Idź do mnie, to wiesz. Okej, to może, żeby dać Kubirowi jakieś szanse na comeback, to event? Piposzaj? Cały czas obserwowałam rozgrywkę i widziałam, że Napierak oraz Kuir stracili już po kilka serduszek, a walka na Mikolsa i Tobiasza była przez nich praktycznie nie do wygrania. Dlatego, aby rozgrywka nadal była dynamiczna, postanowiłam zresetować ich serduszka do początkowej liczby 10.
No dobra, to niech będzie w takim razie. Jesteś naprawdę tego pewien? No napierak, co? No jak chcesz wypić? Wszyscy na napieraka biegną. Wypił, wypił! Specjalnie powiedziałem cicho, bo ta... A co wysierbał, co wysierbał? Speedama, speedama! Nie no, zrobili sojusz. O kurde, bo je zmisowaliśmy! Jest co? Ja pierdzielę, musiałem dwa kryty spuścić. Nie! Na pewno ile miałeś serca? Jest totalnie broken. No on mi ucieka teraz. O nie, a co jest? Skąd Kubir ma? Dobrze, Kubir. Ukradłem. Nie! Perła, proszę, Perła! No ile? On ma jedno serce. Z wędki. Co, Kubir też jest na spicie? O nie, wy dwoje na mnie się sobie szują tu, chodź tu. Nie! O! Z takiego daleka jedną strzałą, ale nie spadł. Nie, nie! Puść mnie. Nie, no, tylko nie na speedzie, nie. A jak dam ci żelazo na hełm? Jak dasz mi żelazo na hełm, to ci odpuszczę. O nie. Ale nie, to i tak... Nie, to i tak mnie zaczniesz bić. A jeszcze strefa wypić, co? Wypiłeś, nieważne, to ja się boję, że mnie oszukasz. Nie. Daj mi żelazo... Słowo harcerza. Nie byłeś harcerzy. Dawaj, stoję w miejscu. Jak mi nie rzucisz żelaza, wypiję speeda znowu. Nie, proszę, nie. On już nie ma speeda. Nie, Kubir, proszę, no nie! 10 sekund to bierz. On nie ma już speeda. 9. O, dobra. Nie bij mnie. Uciekaj, Kubir. Zboczyńco. On ma speeda, Mikor, oszukałeś! Jak to ma? Ale zrobiłem to. No jest na speedzie chyba. To nic nie zmienia, bo i tak umiera. Oj, nie. Napierak mnie za tym, co? No czemu ty mnie bijesz? Dam ci podkę zaufania, Kubir! Nie ma sojuszu tu. Kubir, ty zdrajca! Dobra, zdążyłem się światem, zielony mur. O Jezu, miałem dwa serca. Ile masz serc, napierak? 10. A ty to wiesz, ile masz teraz? 12. No to już się wyrównało tak porządnie. Wszyscy praktycznie równo. A kto to tam biegnie? Jesteś zdrajcą, Kubir. No i patrz, on cię teraz dobije. Chodź tu, Kubir. To jest zemsta za zdradę. Kubir, skręć w prawo, bo ja powinienem dostać tego fraga jak już. Bądź honorowy. Bądź honorowy, Kubir. Nie wyszło mi. W lewo. No wiedziałem, no! Napierak los hituje po prostu. Jest napierak, się tak na zmianę będę się... Ty mi pomogłeś, Mikos. Napierak tak na zmianę będzie mi się zachować. Rosjanie? Ja ci zaoferowałem sojusz. Napierak, znaczy ten, Mikos malował. Nie. Nie, no nie! Czemu? Z każdej! Kto mi to zniszczył? Przed startem odcinka w okolicach spawnu umieściłam platformę na 200 kratce Y. Zadaniem chłopaków było zdobycie jej, a kto pierwszy to zrobi, wygra event oraz otrzyma w nagrodę dodatkowe serduszko. Oczywiście podczas trwania całej rywalizacji ekipa mogła sobie przeszkadzać. Co? O kurde, gdzie jest? Ja bloków nie mam! Ja też nie mam, zupełnie. Ale mam pomysł, dobra. Mikol, zostaw mnie. Kurde, że akurat sekundę miałbym. Nie trafiłeś, dłużej. No. Teraz tobie się z najlepszej pozycji, bo jego tu nie ma. Jest to was, co wy gadacie? Zresztą i tak muszę, każdy musi być na... Szybko przyfarmiony. Na 200 kratce. Kurde. To w sumie można obliczyć, ile bloków jest potrzebne, nie? Tak. Dobra. Ktoś mi za 600! Tak, dobra, teraz muszę uciec. No nie, ej, to jest spawn killing! Ale to ty mnie zabiłeś! A ktoś buduje już tam? A wiesz, pewnie się buduje, bo jest cicho. Bo jest cicho! No. Dobra, teraz tylko... Próbujcie samotnie. Jedna rzecz właśnie nie stała. Kurde no! Jest! Jest! Padł czy nie? Ja pierdzielę! No gdzie ty jesteś, napierak? Nie. No nie! Nie! Zabiję go. Napierak, nie wierzę w to, co żeś zrobił. Nie! Co?
No nie, no to chyba sobie żarty robicie ze mnie. Jest! Zostaw mnie. Ja nie strzeliłem wtedy, takie wiesz? Malutkie zapytanie. Kto zniszczył mój stolik? Gdzie ty miałeś stolik? Jaki stolik? No mój do robienia potionków. Zabierz, wchodzi. Kto zniszczył mój stolik alchemiczny? Nikt się do tego napierek nie przyzna. Kubir, flashbacki. A co ty, Kubir, jesteś tam na górze z nim? A jak coś, to ja mam 18 serc, nie? A co? I wygrywasz zaraz. Jezu, ja tyle budulca zużyłem na tego napieraka, że... Nie, dobra, powinno chyba starczyć. Jeszcze chyba nie dam rady tam dolecieć. Nawet whatever w to serce, ale księżniczka na szczycie, wiesz. Dobra, jestem. Ojej, jedzenia to serio nie ma. Ja melony jakieś zbieram. No ja też zebrałem przecież. To serce. To? No? O nie, to bierz. Gdzie? No Kubir, a ty ile, Kubir, masz serc? Pochwal się. Trzy. Czemu mnie czy fantom podpalony mnie na mnie leci, jakby mnie podpalił? O Jezu, to byłoby mocne. Było fajne. O nie, on zginął. Mam 7. Jezu! Serio! Aż, ty się skup na Mikolsie, bo on zaraz mnie zabije i będzie mnie ciastał. Ja wiem. Nabierak, ile masz serc? 7, niech do mnie jest. No to nie, to ja chyba, ja... O nie, Kubir się tam bije z tym! Ale to ja Kubir podjął napierak. No nie, to ty podjąłeś. Ja cię zostawiam napierak, idę w stronę Mikolca. Dobra, ja Kubira teraz też nie biję, bo 18 serc jest przechlapane, chociaż te 17 niech ma. Trzeba dojechać starca. O, starczy mnie! Napierak, no nie, nie oddawaj mu! Nie! Kubir, nie! Napierak? Napierak! Nie. Napierak, co ty robisz? Nie. Gdzie wy wszyscy jesteście teraz? Nie. Nie. Perłę cyknąłem! On ma już 16, widzicie tak niby na mnie, a tu... Nie! Tylko nie moje Nemezis, szkielety! Nie mam... Ja ci dam maksymalnego kryta z tej siekiery, ale ty i tak masz więcej życia niż ja. Jest! My mamy na równi napierak praktycznie. Chodź, Kubir. Ej, napierak, za tobą jest kangur. Nie zaufam ci w ani jedno twoje słowo, które w tym odcinku powiem. Miko, co ty robisz? O nie! Wyczekałem, last hita! Event, rzut toporem. Każdy dostał ode mnie topór w pasjonującym do niego kolorze. Zadaniem chłopaków było trafienie jak najbliżej środka wcześniej przygotowanej tarczy. Jaka przygotowana tu tarcza jest? A ten bedrock to co to jest? Ej, Mikols! Pst! Jak napierak się tepnie, to i tak go walimy. Co? Na wszystkie... Powiedz mi też to na ucho. Za te wszystkie odcinki, Kubir, co napierak nas rzucał do lawy i wiesz, jak mieliśmy wszystkie itemy, to ze wszystkimi itemami, żeby przejść grę, nas zabijał. Nie. Ale jak starczałem się! No. Dobra, tutaj jest linia, więc stoicie za tym i macie toporki. I każdy po jednym? Tak. Dobra, to kto pierwszy? Ja pierwszy, dobra. Dobra, zostawmy, Kubir. Jeszcze siostrzę, bo jeszcze w ciebie będzie ktoś trafił. O kurde, co jest? Dobra, nie mam pytań. Mam nadzieję, że jak ktoś rzuci w to nic się nie stanie. Dobra, lecimy dalej. Napierak? Ja? Dobra. No między te dwie, no. Co jest? Ej, minimalnie niżej o pizzę! Minimalnie niżej, tak. Jest. O kurde, co jest? Jak wy to wyliczyliście? Co jest grane? Trzeba w Blondie celować. No nie, po co? Nie! Tak, tak! Ej, czekaj! Nie, niżej jest. To wy... Ale też milimetry. Co? Co? Środek. No co? Środek idealny. Ej, a nie wierzę, to ja chciałem zrobić takie dla widzów, że tutaj trzeba obliczyć i zapomniałem przez chwilę o tym i tak rzuciłem na ślepo, nie wierzę w to. To zaczynamy i generalnie sytuacja wygląda tak, dobra, przydałby się chyba... Mikols, zróbmy to fair, nie bijmy ich na hita, kto pierwszy zdobędzie te jedno lub dwa serca. No dobra. Kto pierwszy złapie Kubira, wygrywa. Biegnę, Kubir, wyrzuć speeda. A to nie mam speeda. Wciąż jestem ciekaw, kto mi zniszczył stolik. Co jest? O nie! Dobra. Co jest? No nie, no bez jaj, nie, to się nie dzieje. Ej, no co jest? No to wiesz, bez jednego serc. Napierak odrabia. Comeback is real. No nie wierzę w to. Tak wygrywałem fajta z Mikolsem, no nie wierzę w to. Nie bij mnie, napierak.
potrzebujesz mam bańka. Dopiero. Czemu mnie bijesz? Co jest? Uciekaj ja dopiero. Dopierak zrobił, zabiła się trzy osoby in row. No właśnie. No bo najpierw mnie nie bił, teraz bił. A woda, w ogóle speed w wodzie też działa, czy nie? Chyba tak. Aha, to może woda nie jest najlepszym miejscem. Jak ty mnie pobudziłeś? Serio? Dobrze, przynajmniej nie Mikros. Ile ty masz Mikros? 18? 18 mam, no. No ja mam, wiesz ile? Ile? On mi drink daje, chce robić ze mną jakieś dziwne akcje. Ile ty masz serc? 17. 17. Nie. Nie. Tak. No nie, no Wojtek. Nie. Jest! Jezu, nie udało mi się tak jak wtedy, kurde. Ale przeleciałem przez to jak małysz. Jak to? Jak małysz. Kurczę. Ty jesteś za młody, żeby wiedzieć kim jest małysz. Znam. Twoje mi dane jest... Wybuchnij mnie. Ej, proszę, to będzie. To musi być. Jest! 19. Ile masz? 19. Już myślałem, że 20, dobra. Ale dopiero chciał się wysadzić creeperem specjalnie. Ooo, witam! Siema. Bijcie się między sobą. No właśnie to robię. Tylko, co jest? Patrz, to wyśle mnie goni, ty! Skończy się tak, że ja teraz lecę na Mikolsa, który ma więcej serc i targeta dostanie tam. Ja nie mam więcej serc, bo ja się biłem przecież teraz. Ale ogólnikowo to mogę mieć więcej serc. Co?! 5 serc na hita, kiedy ja mam takiego seta? Ej, co to było? Czy ty mu oddałeś fraga? Takie dziwne, że nie rozumiem tego. A nie chciałbyś skręcić w prawo? No. No ale wtedy przegrasz. Kurczę, nie siadł kryt. Nie do Kejwa, czemu do Kejwa? No bo i tak już nie mam nic do stracenia. A, zginę. No nie, no! No Wojtuś! Nie! No co? Nie wierzę w to, Wojtuś oddaje fragi dla Tobiasza. Ja chciałem sklinować, on mnie łącznie szutuje, to jest potrzebuję jakiegoś boosta. O, cześć na pierwszy. Jeeej! 20! 20! Nice! Ja o kurde. Kurde, ej nie! Ale to ostatnie było piękne. Ale akurat ta przedostatnia, co napierak jakby się we mnie wbija, się obrócił, go zdjęłem na hita, to było takie dla mnie... Nie spodziewałem się tego, obracam nagle, o napierak i bomba, nie? No, okej, gratuluję. Fajna. Gratuluję. Fajna gierka. Napierak, słyszysz mnie? Słyszę. To ja ci zniszczyłem ten stół, ale chemiczny.